Ile jest odcieni białego? Już nie powtórzę tego samego błędu, co z płytkami. Trzeci dzień remontu w 30 dni projektu, gdzie remontujemy kawalerkę w centrum Warszawy i staramy się skończyć ten remont w 30 dni, a to wszystko dokumentuję na daily vlogu, a wy możecie oglądać efekty naszych prac na YouTubie. Dzisiaj zaplanowaną mamy wizytę Konrada, elektryka, który podłączy tablicę rozdzielczą i posprawdza wszystkie przewody, tak żebyśmy mogli już montować gniazdka, włączniki i oświetlenie. Także ciąg dalszy prac remontowych oraz zakończenie prac związanych z elektryką. Zapraszam. Starczyła biała farba podkładowa i od razu mieszkanie nabrało kompletnie innych barw. To tylko podkład, a co dopiero będzie, jak będzie właściwa farba. Jestem w hurtowni Grodno i właśnie odbieram włączniki, gniazdka i całą resztę rzeczy do elektryki. Jest i majster. Konrad działa tu. Chłopaki działają tu. I tu. Co prawda nie jest to jeszcze potwierdzone info, ale dzisiaj mam zamiar nie jeździć po sklepach. W zamian za to idę do IKEA dla firm. Czyli nie muszę jechać na obrzeża Warszawy, żeby zamówić coś z IKEA, tylko mogę to zrobić w samym centrum, jakieś 3 minuty drogi samochodem od miejsca, w którym się znajduje nasze mieszkanie i nasz remont. Jest dobrze, udało nam się skonfigurować całą kuchnię. W poniedziałek będzie szło zamówienie, jeszcze muszę podjechać tutaj na chwilę i domówić parę rzeczy, bo nie zdążyliśmy. Dostałem zapewnienie, że jak złożymy zamówienie w poniedziałek, to w środę powinno być wszystko w mieszkaniu, więc powinniśmy zdążyć spokojnie z montażem kuchni. Chłopaki działają i kończą instalację elektryczną w mieszkaniu. Konrad dzwonił, że wszystko jest ok, także piątek, piąteczek, piątunio wygląda na to, że idziemy do przodu, jak burza. Jak lubicie kuchnię azjatycką, to jedno z lepszych miejsc na zupę pho w Warszawie, Wilcza. Nie wiem ile. Wilcza, Róg Poznański. Wietnamka. Bardzo dobre. No dobra, wracając do remontu. Jak w każdym biznesie chyba są dni, kiedy czujesz, że wygrałeś życie, a są dni, kiedy masz wszystkiego dosyć, najchętniej byś to wszystko walnął i rzucił. I miałem taki dzień wczoraj, miałem już dosyć tego kręcenia tego vloga, remontu, kolejnych jakichś tam problemów, które się pojawiały. Ale dzisiaj już jest o wiele lepiej. Dzisiaj czuję, że wszystko idzie w miarę zgodnie z planem, że mamy kolejne rzeczy zaplanowane i że ten remont w 30 dni naprawdę ma szansę wyjść. Dobrze, i ostatni gniazdo zmywarka, poproszę. Brata! Jedno. Drugi, jest. Wszystkie gniazda macie już włączone. Dzwonek, czy działa?
Włączamy dzwonek, sprawdzamy. Działa. Brawo. Teraz już tylko nie w korytarzu. Działa. Sypialni. Proszę. Działa. Łazience. Działa. Nie działa. To jest schodowy. Ja a ten? Czyli ten główny salonowy nie działa, tak? Nie, dobrze panowie. A czy to nie działa? Ten. Może żarówka się podkręci. A, bo ja wkręcałem żarówkę, to może się wkręciłem. Jedyne zadanie, jakie dostałem i... No, czyli moja wina. Chłopaki już prawie mieli zawał serca. Wywaliło korki, czy jest dobrze? W mieszkaniu nastała jasność. Po 23 dniach remontu mamy nową elektrykę, która w pełni działa i świeci. Ty już idziesz? Tak, czekam, skończyłem. No tak wcześnie. Koniec 23 dnia remontu w 30 dni. Elektryka zrobiona, możemy korzystać z gniazdek, montować oświetlenie, więc ten etap już za nami. Delikatne mamy opóźnienie cały czas w łazience. Te płytki to naprawdę strasznie długo się układają. Każdy inny format myślę, że był szybszy niż ten. No może oprócz mozaiki. Jutro dalszy ciąg malowania. Mam nadzieję, że pomalują już wszystkie ściany. Mam nadzieję też, że łazienka zostanie wyłożona cała w kafelkach i cyklinujemy parkiet. Jadę rano wypożyczyć maszynę do cyklinowania. Przyjeżdża Wasyl, będziemy cyklinować. Może nawet uda się położyć pierwsze warstwy lakieru czy podkładu. A co, w niedzielę dzień otwarty. Jeszcze raz, zapraszam serdecznie. Chcecie zobaczyć, jak wygląda mieszkanie na żywo? Kopernika 32. Do zobaczenia już jutro.